Istnieją kłamstwa, w które zaczynasz wierzyć, jeśli zbyt często je powtarzasz. Są też prawdy, które zawsze wyjdą na jaw. Miłość jest jedną z nich. Pani syn jest przykładem dla innych. Wspominał, że dla mnie pracuje? Nie. Jest dość zamknięty w sobie. Poza tym dawno się nie widzieliśmy. Na pewno wszystko mi opowie. Nieładnie. Rodzina jest najważniejsza. Wiem. Jak długo pani zostanie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno na święta. Gdzie państwo je spędzą? Zastanawiamy się. Tak. Byłoby mi bardzo miło, gdyby dali się państwo zaprosić na kolację świąteczną do nas. Mia, posłuchaj. Wszyscy zbierają się w salonie, żeby zaplanować coś na Sylwestra. Ale co? Wspominali o wyjeździe. Niezły pomysł. Potrzebuję tego. Byle dalej od ojca. Gdzie oni są? Naucz się tego. Jasne, Erosie Ramazzotti. Ramazzotti. To Włoch. Mama, nie może mnie tu zobaczyć. Twój ojciec. Pocałuj mnie. Zwariowałaś? Musisz udawać, żeby nie zauważyli, że to oszustwo. Chyba wystarczy. Nie. Przepraszam, ale jestem trochę zachrypnięta. Akurat, zrobiłaś to celowo. I tak byś się dowiedziała. O czym? Że chodzę z Diego. Nie musisz zostawać w szkole, bo nie jestem już sama. Zauważyłam, że jesteście nierozłączni. Dzieci nam wyrosły. Jesteś zła? Nie, chociaż niewiele rozumiem. Mówiłaś, że się nie znosicie. Widzę, że naprawdę nic nie zrozumiałaś. Rzeczywiście, nienawidziłam Diego, bo nie zwracał na mnie uwagi. Bez przerwy się kłóciliśmy. Oczywiście, kochanie. Na szczęście pojęliśmy, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Liczę, że dzięki temu dojrzejesz, synu. Na pewno, teściu. Przepraszam, panie Bustamante. Ja do ciebie, Roberta. Proszę. Jak mogłaś porysować mi samochód? Słuchajcie, większość naszych rodziców pracuje w święta. Moglibyśmy pojechać na plażę. Super. Ale święta spędza się z rodziną. Zrobisz jak zechcesz. Pojedźmy w nowy rok.
To mi się podoba. Musimy tylko znaleźć odpowiednie miejsce. Świetnie. Chcę wyjechać, nie liczę się dokąd. Aż tak? Byle jak najdalej od ojca. Mnie to wystarczy. Nie wiem, o czym pan mówi. Nie jestem głupi. Tylko ty byłaś na parkingu. Patrzył pan, jak wsiadałam do auta. Wzięłam lekarstwo i wyszłam. Nie jest pan ślepy. Nie denerwuj się, kochanie. Już mi słabo. Dlaczego oskarża pan moją córkę? Nic nie rozumiem. Pani córka sama potrafi się bronić. Patrzył pan? Tak. Widział pan, jak niszczyła pańskie auto? Nie. Ale to musiała być ona. Nikogo innego tam nie było. Wtedy. Ale ktoś mógł to zrobić wcześniej. Uczniowie tej szkoły nie niszczą cudzej własności. Oczywiście, pomyliłem się. Przepraszam. Zauważyłaś? Wszyscy zrzucają winę na mnie. Będziemy na państwa czekać z kolacją w święta. Do zobaczenia. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia. Nie chciałam się kłócić przy twojej siostrze, więc zostawiłam ją w hotelu. Mamo, kiedy zrozumiałam, że jeszcze raz zapisałeś się do szkoły średniej, pomyślałam, że coś kombinujesz. Ale teraz widzę, że to poważna sprawa. Po co zaprzyjaźniłeś się z panem Colucci? Co tu robisz? Odpowiedz. Chcę, żeby ten człowiek zapłacił za to, co zrobił ojcu. Wracamy do domu. Ja zostaję. Nie pozwolę, żebyś popełnił jakieś szaleństwo. Nie niszcz tego, co już osiągnąłem. Co to takiego? Opowiesz mi o tym. Zostajemy w Meksyku, aż wszystko się wyjaśni. Mamo, proszę. Koniec dyskusji. Na dzisiaj wystarczy. Ten Maurice. Znów ona. Nie do wiary. Co pani jest? Uważa pan, że to ketchup? Zraniłam się. Bez przesady. Nawet najmniejsze skaleczenie może zniszczyć mi karierę. To koniec. Chyba zemdleję. Tę piosenkę będzie śpiewała Lupita. Trzeba rozdać kopię jej i Giovanniemu.
Nie chcę, żeby on był w zespole. Nie pasuje. To także mój zespół. On zostaje. Słuchajcie. Właśnie dostałem pierwszy czek. Pokaż. Kupimy sobie to, czego nam brakuje. Niezła sumka. Nie gnieć. Poczekaj, musimy go zrealizować. Ja się tym zajmę. Może połowę zainwestujemy w zespół, a połowę wydamy. Dobrze, że jesteście razem. Celina chce wam coś powiedzieć. Mia sprawdziła się, zastępując mnie ostatnim razem. I chcę wiedzieć, czy może wejść do zespołu. Nie ma sprawy. Ale maksymalnie może być 6 osób. Czyli 3 dziewczyny i 3 chłopaków. O, jedną dziewczynę jest za dużo.